Rozpoczynamy od narysowania tej paraboli. To jest y równa się minus 1 trzecia x do kwadratu. Dodać 3. Postać ogólna, ale też zarazem postać kanoniczna. Wierzchołek jest w punkcie 0, 3. Jeszcze może miejsca zerowe. Dostaniemy je natychmiast, gdy wyłączymy minus 1 trzecią przed nawias. A w nawiasie dostaniemy x do kwadratu minus 9, czyli x minus 3 pomnożone przez x plus 3. Miejsca zerowe, x1, 2, może tak to zapiszmy, to jest plus minus 3. Szybki, odręczny szkic tej paraboli. Oś y, oś x. Jednostką jest jedna kratka, więc tutaj będzie trójka i minus trójka w tym miejscu. Wierzchołek będzie w punkcie 0, 3. Trapez ma wierzchołek w punkcie A, następnie w punkcie B, to jest dolna podstawa. Powiedzmy wierzchołek C w tym punkcie, wierzchołek D gdzieś tutaj i z powrotem do wierzchołka A. Tu jest D, tu jest C. Naszym zadaniem jest wyznaczenie współrzędnych właśnie tego punktu C, bo on ma być w pierwszej ćwiartce, więc nazwijmy jego współrzędne jako x0 i y0, które możemy wyznaczyć z tego właśnie równania, z równania opisującego funkcję. Zatem to będzie minus 1 trzecia x0 do kwadratu plus 3. Teraz możemy zapisać pole tego trapezu jako średnia arytmetyczna długości podstaw. No pierwsza podstawa, ta dolna podstawa ma długość 6. Górna podstawa to będzie x0 podwojone, czyli 2 razy x0 to dzielimy przez 2 i mnożymy przez wysokość. Ale wysokość to jest druga współrzędna punktu C, czyli to jest h. Możemy to pomnożyć przez, może w tej kolejności, 3 minus 1 trzecia x0 do kwadratu. To by było równe, uwaga, tutaj mamy podwójne skrócenie, więc dostaniemy 3 plus x0 pomnożone przez 3 minus 1 trzecia x0 do kwadratu i to jest równe 25 trzecich. Mamy do rozwiązania takie oto równanie wielomianowe stopnia trzeciego. Pomnożmy obie strony przez 3. Po lewej stronie dostaniemy 3 plus x0, bo będziemy mnożyć przez 3 ten drugi czynnik. Dostaniemy 9 minus x0 do kwadratu, a po prawej stronie dostaniemy już 25. To teraz pomnożmy to, co mamy po lewej stronie. Na początek 3 razy 9, czyli 27, następnie minus 3x0 do kwadratu, dalej plus x0 razy 9, 9x0 i jeszcze na koniec minus x0 do potęgi trzeciej. To jest równe 25. Uporządkujmy wszystko po lewej stronie i może już pomińmy to 0, po prostu używajmy tylko x. To nam daje minus x do potęgi trzeciej, następnie minus 3x do kwadratu plus 9 razy x. Tu jest 27, przenosimy 25, czyli plus 2 i to jest równe 0. To jeszcze może zmieńmy znaki. To będzie x do potęgi trzeciej dodać 3x do kwadratu minus 9x minus 2 jest równe 0. Teraz musimy to równanie rozwiązać. Zaczynamy od próby odgadnięcia pierwszego rozwiązania wymiernego, nawet całkowitego. Szukamy go pośród dzielników minus dwójki, plus minus 1, plus minus 2. Gdy spojrzymy na taką wersję tego równania, to od razu widać, że dwójka jest dobra. 3 plus 2 to 5, 9 minus 4 to też 5, dostaniemy 25. Więc już wiemy, że pierwsze rozwiązanie to jest dwójka. Tutaj ta jedynka i ta jedynka są takie same, ale to oczywiście nie jest to samo miejsce. Od nowa używamy i zaczynamy teraz albo dzielić to przez x minus 2, bo wiemy, że to się podzieli. Twierdzenie Bezu nas o tym informuje. Albo będziemy tak sprytnie grupować. Ja wolę oczywiście to drugie. X do potęgi trzeciej minus
2 razy x do kwadratu, właśnie dlatego. I korekta plus ile, aby było 3? No plus 5. Plus 5x do kwadratu. Teraz minus 10x przez tą dwójkę, ale tu jest minus 9. No to plus x, no i grzecznie przepisujemy minus 2, co jest równe 0. To teraz wyłączamy x do kwadratu przed nawias. W nawiasie dostaniemy x minus 2 zgodnie z założeniem. Teraz wyłączamy plus 5x, w nawiasie oczywiście x minus 2, no a tutaj po prostu zamykamy w nawias x minus 2. To jest równe 0. Teraz wyłączamy x minus 2 przed nawias, a w nawiasie dostaniemy x do kwadratu plus 5x plus 1. I to jest równe 0. Teraz zajmujemy się tym trójmianem. Delta to będzie 5 do kwadratu minus 4, czyli 21. To by dawało następujące kolejne pierwiastki. x2 to będzie minus 5 minus pierwiastek z 21 dzielone przez 2, co jest ujemne, więc pomijamy. x3 to będzie minus 5 plus pierwiastek z 21 przez 2. Pierwiastek z 21 jest mniejszy od piątki, więc nadal mamy liczbę ujemną. Nas interesują współrzędne dodatnie. X ma być dodatni, więc tym się już nie zajmujemy. No i mamy jedyne rozwiązanie. Mamy x, może x0 napiszmy, równe 2, a y0 obliczamy z tego wzoru. 2 do kwadratu to 4, minus 9 to minus 5, jeszcze 1 minus, więc 5, 5 trzecich. y0 to jest 5 trzecich, stąd odpowiedź, punkt C ma współrzędne 2 i 5 trzecich. Na koniec rzut oka na GeoGebrę, to jest nasze rozwiązanie i zadane pole 8,1, tutaj podane w przybliżeniu. Jak będziemy tego x-a zmniejszać, to pole rośnie, ale uwaga, tylko do pewnego momentu. Wygląda na to, że po przekroczeniu jedynki już pole maleje, czyli dla x równego 1 mielibyśmy maksimum tego pola, co jest dobrym tematem na zadanie optymalizacyjne. Dalsze zmniejszanie x powoduje, że pole maleje, aż dojdziemy, uwaga, do liczb ujemnych. Może ustawmy się na liczbie minus 0,21. Spójrzmy na pole. Co to takiego? Dostaliśmy 8,1 ponownie, a ta liczba minus 0,21 to nic innego jak minus 5 plus pierwiastek z 21 dzielone przez 2. Jedno z rozwiązań naszego równania kwadratowego. Tylko uwaga, to pole, które teraz jest obliczane, to nie jest suma pól tych dwóch trójkątów, tylko od pola tego dolnego trójkąta odejmujemy pole tego górnego trójkąta. Ciekawe, że wówczas dostaniemy 8,1 i właśnie dla jednego z rozwiązań naszego równania. To nie koniec. Gdy pójdziemy dalej do liczby minus 4,79, co jest przybliżeniem kolejnego rozwiązania równania kwadratowego, tym razem to jest minus 5 minus pierwiastek z 21 dzielone przez 2, to ponownie dostaniemy takie pole. No i tutaj widać, że to nie może być suma tych pól tych dwóch trójkątów. Od pola tego większego trójkąta odejmujemy pole tego mniejszego trójkąta. Przyznam, że nie wiem, dlaczego GeoGebra tak to właśnie liczy, no ale ciekawe jest właśnie to, że dostaniemy liczbę 8,1, a x0 to jest jedno z rozwiązań równania kwadratowego.